Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej. Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na wiadomości sportowe. Sromotna porażka z Telmetu na inaugurację Eurocupu. Zielonogórzanie przegrali we własnej hali z Lokomotivem Kubań Krasnodar 78-97. Jak stwierdził trener wicemistrzów Polski, mecz skończył się już w pierwszej kwarcie. Biało-zieloni jednak nie oddali meczu bez walki. Niestety różnica klas obu zespołów była zdecydowanie za duża. Mecz z Lokomotivem nie układał się po myśli zielonogórzan od samego początku. Goście zamieniali na punkty łatwe straty z Telmetu w bardzo szybkim tempie. Rosjanie już w pierwszej kwarcie zanotowali najwyższy run 14-0, po którym biało-zieloni już się nie podnieśli, choć nieustannie próbowali. Trudno jednak o powodzenie, jeśli mecz jest przegrany jeszcze przed jego rozpoczęciem. Ja powiem tak, ja widziałem na rozgrzewce, że sprawy nie wyglądają dobrze, bo tak umotywowanej drużyny do spotkania ja dawno nie widziałem. Dawno nie widziałem czegoś takiego, żeby taka drużyna przyjeżdżając nie wiem, do Zielonej Góry tak była przygotowana do spotkania. Po dosyć mocnym knockdownie już chyba w zasadzie do końca się nie dźwignęliśmy i to no, generalnie to tak wyglądało. No. Nawet na chwilę nie byliśmy w tym meczu tak naprawdę równorzędnym partnerem. Cios zadany przez Lokomotiv w pierwszej partii, którą wygrał 31-14, okazał się decydujący. Stelmet na pocieszenie zdołał wygrać ostatnią kwartę, ale patrząc na przebieg całego meczu, Rosjanie byli po prostu poza zasięgiem. Także za sprawą 20 strat gospodarzy. We were talking about the game, who is better, you know, compared to the team we played. And, you know, my assistant coach said, rozmawiałem przed meczem z moim asystentem o naszym przeciwniku i to właśnie on zwrócił uwagę, że zielonogórzanie są bardzo utalentowani. Jednak nasza obrona była zbyt silna i to zdecydowało o wyniku meczu. W polskiej lidze do tej pory Stelmet nie miał zbyt wymagających przeciwników i nie przywykł do takiej obrony. Po pierwszej kolejce sezonu zasadniczego Lokomotiv jest liderem grupy F. Na jej końcu jak na razie Stelmet. Wicemistrzowie Polski za tydzień rozegrają pierwszy mecz wyjazdowy w Salonikach. Ich rywalem będzie tamtejszy PAOK, który rozgrywki Eurocupu rozpoczął od wygranej po dwóch dogrywkach z Karsiaką Izmir. Zrzeszenie sportowo-rehabilitacyjne Start było organizatorem międzynarodowego turnieju niepełnosprawnych w tenisie stołowym, który odbył się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. W imprezie uczestniczyło w sumie 10 zespołów z Polski, Czech i Niemiec. Zawodnicy rywalizowali w turnieju indywidualnym grających na wózkach, indywidualnym Open oraz drużynowym. Poziom niepełnosprawnych idzie w górę z roku na rok i jest coraz więcej zawodników, no, którzy prezentują naprawdę dobry poziom. No, tak więc trzeba trenować, no i trzeba kolejne pojedynki wygrywać. Rakietka leży znakomicie. Znaczy muszę przyznać, że ten turniej nie za bardzo wychodzą wszystkie uderzenia, ale trzeba sobie również radzić, kiedy nie idzie tak, jak byśmy chcieli. Jeżeli chodzi o turniej, naprawdę super organizacja, przyjeżdżam tu co roku i naprawdę jestem zadowolony. Jesteśmy po Mistrzostwach Świata, czyli po najważniejszym turnieju w tym roku. Aczkolwiek mamy jeszcze za 2 tygodnie Mistrzostwa Polski, tak więc do tego turnieju też jeszcze podchodzimy bardzo poważnie. No i jeszcze czeka nas jeden wyjazd za granicę w listopadzie, lecimy do Buenos Aires, to już tak stricte pod Igrzyska Rio de Janeiro, które będą już za 2 lata, tak więc no, budujemy jak najmocniejszy ranking, aby ta pozycja na świecie była jak najbardziej, najbardziej wysoka. Z
Telmet UKP w czwartej rundzie Pucharu Polski. Zielonogórzanie w Cigacicach pokonali tamtejszą Mewę 6-1 i tym samym zapewnili sobie awans do kolejnego etapu rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Porażkę ponieśli z kolei zielonogórscy juniorzy. Zespół Persy UKP przegrał na własnym boisku z Tęczą Krosno-Odrzańskie 0-1 i zakończył swoją przygodę z Pucharem Polski. W sporcie na dziś to wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Sponsorem sportu jest Telmet SA, europejski lider w branży architektury ogrodowej. Sponsorem sportu jest IPT Akromar, licencjonowana agencja pracy tymczasowej.